Ten weekend film nie był zaplanowany, ale postanowiłem, że poruszymy kolejną straszną rzecz z internetu, z YouTube i w ogóle z całych sieci internetowych. Chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o Roxa, to się tak wróciłem do sieci, spodziewajcie się tego. Ten Katie film oczywiście będzie taki wycie na Katie Rowe. Za godzinę, nie całą, a nimi dwa. Mamy 9 minut do nagrania odcinka tego Katie filmu, więc spieszmy się. No dobrze. Co dzisiaj? Zaczynajmy. Jestem PGP33. A dziś powiemy sobie, kim jest Momo. Internetowa, przerażająca postać. Momo. Zgadza się. Od kilku dni zaczęło się od creepypasty z Szykanu, kiedy owszem, creepypasta z Szykaną wpuścił nowy film na temat Momo. Zgadza się. Na straszki historii na faktach, kanał po drugiej stronie oraz creepypasta z Szykaną. Mówiono o tajemniczej postaci Momo. Kim ona w ogóle jest? Skąd się wzięła? No cóż, niektórzy mu twierdzą, że została wyprodukowana w Japonii. Przez po prostu wytwórnię, jakby japońską wytwórnię lub organizację. Do końca niestety nie wiadomo. Ale pewnie przez Japonię. Po prostu, żeby straszyć dzieci i ludzi. Niestety historia o Momo dotarła również do Polski. No właśnie. Skąd w ogóle się wzięła Momo? Dlaczego straszy? Po co? Ludzie do niej dzwonią, bo istnieje telefon do Momo. No cóż, szczerze mówiąc, Momo to nowa, strasząca w internecie postać. Wam to przypomina, według pewnie wielu z was, przerażającą kobietę. Ale to nieprawda, bo Karolina Adam zdemaskowała tą tajemniczą Momo. I co się okazało? Że jest posągiem, po prostu dziełem japońskiej organizacji, po prostu, żeby straszyć twórców czy coś takiego. Momo to rzeźba, nie jest groźna, tylko że z wyglądu może przerażać. Z wyglądu ma czarne włosy, nie ma ubrania, ma jakby kacze nogi, a rąk oczywiście te nie ma. Z wyglądu przypomina jakby kaczkę, ale głowę ma przerażającą. Uśmiech jej też może przerażać. A jeśli chodzi o oczy, oczy są troszkę większe. Po prostu oczy ma większe, a włosy długie, czarne. Ma długie, czarne włosy. I w ogóle, z wyglądu Momo może troszkę przerażać, ale tak naprawdę nie jest groźna. No bo to przecież zwykła rzeźba. No przecież tak. Bo co może nam zrobić? Co? A może to nie jest rzeźba? Może tylko udaje? A tak naprawdę chodzi potem w nocy po Japonii i zabija wszystkich ludzi. Skąd to wiem? Nigdy nie mamy pewności. No tak. Przecież nigdy nie wiadomo. A jeśli chodzi o telefon do Momo, to został też wymyślony. Można się z nią skontaktować. Niektórzy próbowali, ale zapłacili to przykrymi konsekwencjami. Niektórzy znikali, niektórzy zostali uduszeni przez Momo, niektórzy mordowani. Zostali zamordowani przez kontakt z Momo. No więc mamy się czego bać. A z jakiej aplikacji może się z nią skontaktować? Z WhatsApp. Tam może nadać jej numer i do niej zadzwonić. A jak odbierze, to żegnajcie się z życiem. Dlaczego? Dlatego, że Momo jest zdolna do niektórych makabrycznych rzeczy. Nawet takie zwykłym dziełem, posągiem. Żeby po prostu straszyć Japonków i Polaków. I współczesnych dzieci.
No cóż. Została wymyślona w Japonii, dotarła do Polski. No to co? Internet aż huczy o tym. Huczy. Więc ja też postanowiłem o tym nagrać odcinek, żeby wam przybliżyć kolejną porcję wiadomości o MOMO. Tak czy inaczej, MOMO nie jest niebezpieczna. No chyba, że jest do tego zdolna. To wtedy mamy się czego bać. Tak czy inaczej, nigdy nie próbowałam skontaktować się z MOMO. Może kiedyś spróbuję, ale nie chcę kończyć swojego życia. A jeśli wy chcecie skończyć życie, to proszę bardzo, dzwońcie do MOMO. Tymczasem mówię, że będzie 3, teraz idę się położyć mojego wieczoru. Za pół godziny, godzinę spodziewajcie się Agi Mincwa. No dobrze, do zobaczenia, moi drodzy. Do widzenia. Żegnam was z MOMO.